Jakieś 10-12 lat temu miałem wątpliwą przyjemność trafić na nowo kształtujący się w polskim internecie trend wygłaszania tzw. wykładów lub prelekcji przez tzw. trenerów rozwoju osobistego. Wszystko było oczywiście inspirowane milionami dolarów, jakie tego typu coachy zarabiali w Stanach Zjednoczonych. Mimo fizycznej granicy w postaci Atlantyku można było wyróżnić kilka cech wspólnych, takich jak żerowanie na biednych ludziach, kusząc ich wynajętym Ferrari albo innymi atrybutami pseudobogactwa. Wszystko wydawało się na wyciągnięcie ręki, o ile taka osoba zdecydowała się kupić szkolenie o wartości 200 tysięcy złotych, które akurat dzisiaj w wyjątkowej promocji kosztowało 49,99. Brak jakiegokolwiek przygotowania merytorycznego, niepoparte żadnymi badaniami idiotyzmy, żenujące mowy motywacyjne i robienie piramidki z dłoni sprawiły, że wiele ogarniętych osób zapewne do dzisiaj ma odruch wymiotny na dźwięk słów rozwój osobisty. Na szczęście, od tamtego czasu społeczność internetowa bardzo się zmieniła, wymagamy od twórców dużo więcej. Pojawiło się znacznie więcej konkretnych badań, związanych z podniesieniem efektywności naszego mózgu, no i tak ogólnie organizmu. A pajace i oszuści są dosyć szybko demaskowani i wyśmiewani. Jako, że mój kanał skupiony jest głównie na zarabianiu, oszczędzaniu i inwestowaniu, przekaz będzie zogniskowany właśnie na tych tematach, ale na pewno akurat ten odcinek będzie można też odnieść do każdej innej dziedziny życia. No to spróbujmy odpowiedzieć w kilku punktach na pytanie postawione w tytule odcinka. Czyli co robić, żeby faktycznie zmaksymalizować swoje szanse na stanie się bogatym, a przy okazji też pewnie bardziej szczęśliwym. Odcinek powstał na podstawie już pewnie kilkudziesięciu książek, które przeczytałem na ten temat, i pewnie setek godzin wysłuchanych podcastów. Ten materiał ma charakter raczej luźnej pogadanki, chociaż mocno wierzę, że zawarte w nim tezy będą w stanie poprawić jakość życia większości osób, które wprowadzą je w życie. A jeśli z tego nie skorzystacie, to może wysłuchanie tego podcastu przynajmniej zmotywuje Was do wprowadzenia jakiejś drobnej zmiany. A może jeszcze zanim zaczniemy mówić tu o konkretnych punktach, to powiem, że absolutnie nie każdy musi do tego jakoś usilnie dążyć. Niestety prawda jest taka, że stawianie jakiegoś celu tak zupełnie na pierwszym miejscu i poświęcanie się mu będzie powodowało mniejsze lub większe zaniedbanie innych dziedzin życia. Na całym świecie, jako ten inwestorski wzór do naśladowania stawia się Warrena Buffett'a i wielu z nas chciałoby osiągać takie wyniki jak on. No, ale podejrzewam, że nikt nie chciałby żyć tak jak Buffett. Gość, pomimo ogromnej fortuny, prowadzi przesadnie oszczędne życie. Autentycznie jada w McDonaldzie, raczej nie podróżuje. Od zawsze mieszka w jednym domu, kupionym w 1958 roku. A w obiegu są chociażby anegdotki, że kiedy urodziło mu się pierwsze dziecko, zamiast kupić mu kołyskę, położył je w wysuniętej szufladzie komody. Dla większości z nas oszczędzanie czy inwestowanie jest tylko narzędziem do osiągnięcia wolności finansowej. Dla Bafeta to jest cel sam w sobie. Jego żona wspomina, że nawet na wakacje brał raporty finansowe, żeby nadrabiać zaległości w ich czytaniu. Nawet Pomimo tego, że ja sam siebie uważam za dosyć skrajny przypadek zainteresowania inwestycjami, to nigdy nie posunąłbym się do tego typu praktyk, bo to już autentycznie wygląda na objawy jakiegoś skrajnie chorobliwego skąpstwa. Chcę przez to powiedzieć, że kiedy widzimy kogoś, kto odniósł sukces i postanawiamy ten sukces powtórzyć, trzeba zastanowić się tak na spokojnie, czy na pewno jesteśmy gotowi na poświęcenia, które z daną drogą będą się wiązać. Myślę, że zdecydowana większość ludzi powinna dążyć do tak zwanej zasady Pareta, czyli reguły, według której za 80% rezultatów odpowiada tylko 20% włożonej pracy. Natomiast, żeby dobić do tych 100% rezultatów, musimy włożyć pozostałe 80% pracy. Może jeszcze dodam, że cały proces pracy nad sobą i budowaniem swojego majątku, który tutaj opiszę, jest dodatkowo trudny, gdyż nie będziemy mieć stuprocentowej gwarancji powodzenia, ale na pewno w wielkim stopniu zwiększymy szanse na sukces. Wydaje mi się, że mimo wszystko warto jest ćwiczyć swoją psychikę w działaniu w warunkach niepewności sukcesu. To jest może trochę zużyty przykład, ale faktycznie małe dzieci dają sporo dobrych lekcji na temat tego, jak powinna wyglądać nasza nauka. Ponieważ nie wiedzą, że coś może się nie udać i nie rozkminiają w kółko, czy to na pewno się opłaci i czy aby na pewno warto uczyć się chodzić, to po prostu robią to w kółko i bez końca, aż do osiągnięcia pożądanych rezultatów. Właściwie nasz mózg później uczy się dokładnie w ten sam sposób, tylko zaczyna nam już w tym przeszkadzać świadomość, Pośpiech, kalkulacje, porównywanie się, że komuś tam wychodzi lepiej i itd. To może jeszcze ostatni króciutki przerywnik z szybką prośbą o subskrypcję, komentarze i łapki w górę. Dzięki nim jestem w stanie docierać z chyba dosyć przydatnym przekazem do szerszego grona osób. Istnieje też możliwość wsparcia tego kanału, ustawiając mi wirtualną kawę poprzez link w opisie filmu, ale jak zawsze zaznaczam, że lepiej zrobicie wydając te pieniądze na obligacje, akcje czy inne formy inwestowania. No i przechodząc już do konkretnych siedmiu punktów, o które warto będzie zadbać, powiem, że jeśli chodzi o dbanie o organizm, dobrym wyznacznikiem tego jak powinien wyglądać nasz dzień są zawodowi sportowcy. Żeby jak najdłużej być na topie, muszą bardzo precyzyjnie dbać o kilka kluczowych elementów swojego życia i są to: numer 1, dobrej jakości sen. Myślę, że zmiana już tylko tego jednego czynnika da ci ogromną przewagę nad innymi ludźmi. Sam zresztą niedawno doświadczyłem znacznej poprawy jakości życia po wprowadzeniu pewnych nawyków i lepszej higieny snu. Tak w skrócie obecny konsensus co do dobrego snu daje nam kilka kluczowych wskazówek. Nie pij kofeiny na 8 lub nawet 12 godzin przed zaśnięciem. Okazuje się, że kofeina może utrudniać zasypianie i pogarszać jakość snu nawet do 12 godzin po spożyciu. Zrezygnuj z używek. To jest w ogóle temat, który będzie się przewijał chyba w każdym punkcie tego podcastu. Nikotyna powoduje stan pobudzenia naszego mózgu nawet do 3-4 godzin po zapaleniu i może według badania opublikowanego w czasopiśmie Sleep Health przyczynić się do skrócenia naszego snu średnio o 48 minut. Jeżeli chodzi o alkohol, to w niektórych przypadkach może wspomóc sam proces zasypiania, natomiast mocno negatywnie wpłynie na jakość snu. Unikaj ekspozycji na niebieskie światło przynajmniej na godzinę przed snem. Dobrze jest wyrobić sobie nawyk odcinania się od wszystkich urządzeń emitujących światło przynajmniej na godzinę przed snem. Fajnie jest chociażby ten czas poświęcić na jakąś relaksującą czynność typu czytanie. Staraj się zachować od 7 do 9 godzin takiego spokojnego snu. Okazuje się, że wszystkie opowieści, że ktoś tam sypiał tylko 4 godziny, można włożyć między bajki. Jest to pewnie możliwe przez pewien czas, ale wpłynie to znacząco negatywnie na naszą produktywność i możliwości poznawcze naszego mózgu. I chyba najważniejsze, staraj się chodzić, spać i wstawaj zawsze o tej samej porze, niezależnie czy jest weekend czy dzień roboczy. Oczywiście fajnie by było, gdyby to były godziny typu 23 do 7 rano. A nie od 4 rano do 12 w południe. Okazuje się, że nawet jeśli przyjmiemy, że istnieje coś takiego jak chronotyp, to i tak najpóźniejszą porą, o jakiej powinniśmy zasypiać, są okolice północy. W ogóle tutaj mała dygresja, że w poranku jest faktycznie coś niezwykłego, i mówię to jako osoba, która przez wiele lat sypiała w godzinach typu trzecia w nocy do 10.11 rano. Odkąd udało mi się przedstawić na takie wcześniejsze wstawanie, moje funkcjonowanie faktycznie znacznie się poprawiło i bardzo rzadko mam takie nieprzyjemne uczucie, że okej, okay, już jest późno, a ja dopiero wstałem i nic jeszcze nie zrobiłem. Dodatkowo to niebieskawe, poranne światło działa w naturalny sposób na nasz organizm mocno pobudzająco i jest to faktycznie takim naturalnym etapem przygotowania nas na cały nadchodzący dzień. Podsumowując ten pierwszy punkt. Dobry i głęboki sen da nam w ciągu dnia znacznie więcej czasu na produktywne działanie i pozwoli pracować, uczyć się czy trenować na wyższym poziomie niż nasi niewyspani rówieśnicy. Dodatkowo, taki głęboki sen zapewnia odpowiednią regenerację mięśni, co jest kluczowe podczas jakiegokolwiek treningu. Dobrze jest też wiedzieć, że to właśnie podczas snu nasz mózg w pewnym sensie utrwala nabyte podczas dnia umiejętności. Podcast zacząłem właśnie od tego tematu, gdyż wydaje się, że dobry sen leży u podstawy wszystkiego, o czym będziemy mówić w dalszej części materiału. Istnieje taka prosta zasada 10-3-1, która mówi, żeby na 10 godzin przed snem nie pić kofeiny, na 3 godziny przed snem starać się nie jeść już dużych posiłków i na godzinę przed snem nie korzystać z elektroniki. Punkt drugi: odpowiednia dieta. Tutaj może nie będę się bardzo rozwijał, bo każdy organizm jest trochę inny i pewnie podobnie jak z portfelem inwestycyjnym, każdy powinien mieć dietę ułożoną pod siebie, tak żeby był w stanie utrzymywać bez nadmiernego wysiłku. Dodatkowo no, nie czuję się w pełni kompetentny, żeby w tej kategorii udzielać jakichś porad, chociaż faktycznie trochę się tym zawsze interesowałem. W tym punkcie chciałem tylko zaznaczyć, że dobra dieta w połączeniu ze snem i ćwiczeniami fizycznymi. Powinna sprawić, że będziemy w stanie znacząco ograniczyć ospałość czy zmęczenie, które pojawia się u wielu z nas w ciągu dnia, szczególnie po zjedzeniu obfitych w cukier posiłków. Takimi głównymi zasadami będzie tutaj unikanie przetworzonych produktów i nadmiernego spożycia cukru. Powinniśmy zdecydowanie wprowadzić do diety warzywa. Ja polecam mrożone, bo są po prostu wygodne, a wcale nie odstają od tych świeżych, jeżeli chodzi o składniki odżywcze. Dobrze byłoby przestawić się też na produkty pełnoziarniste. Sam już od dłuższego czasu jem pełnoziarnisty makaron czy ryż i smakuje mi już nawet bardziej niż ten zwykły, no i wydaje mi się, że to jest wyłącznie kwestia przyzwyczajenia. Dodatkowo niezłym wyborem będzie wprowadzenie takich produktów jak jajka, płatki owsiane, tłuste ryby, orzechy, czy oliwa z oliwek. Jeżeli chodzi o napoje, to dobrze jest dbać o to, żeby nie dostarczać w nich niepotrzebnych kalorii. Picie herbaty czy kawy bez cukru to też jest kwestia tylko i wyłącznie przyzwyczajenia, no i w sumie dobry trening kształtowania się nowych nawyków, o czym będzie później. Co do kawy, to obecny konsensus naukowy mówi o jej prozdrowotnym działaniu ograniczającym ryzyko zachorowania na Alzheimera. Dodatkowo, kawa oczywiście wspomaga koncentrację, a bez żadnych dodatków ma działanie wspomagające odchudzanie głównie poprzez to pobudzenie, wspomaganie metabolizmu i zmniejszenie apetytu. Wydaje się, że jeśli chcemy na poważnie zabrać się za stopniowe zmienianie naszego życia na lepsze, to powinniśmy zrezygnować z częstych posiłków na mieście, zamawiania jedzenia i nagradzania się jedzeniem. Tutaj chyba najbardziej rozsądnym podejściem będzie traktowanie posiłków jako paliwa dla naszego organizmu. Im lepsza jakość paliwa, tym lepiej po prostu będziemy funkcjonować. W tym podcaście używam tylko zasad, które sam stosuję i się sprawdziły, a dodatkowo wiem, że mają jakieś podłoże i uzasadnienie naukowe. Przy okazji może dodam, że te zasady staram się stosować przez większość czasu, co kompletnie nie oznacza, że zawsze mi to wychodzi. Trzeba w tym wszystkim pamiętać, że jesteśmy jednak tylko ludźmi i właściwie nigdy nie będziemy w stanie zaimplementować wszystkich zasad w 100%. Chodzi jednak bardziej o to, żeby wiedzieć mniej więcej, w jakim kierunku iść, i starać się co jakiś czas zrobić ten kolejny krok, nawet jeśli ma być mały. Nawet takie działanie sprawi, że będziemy funkcjonować lepiej niż pewnie 90% osób, które bardzo łatwo ulegają wszelkim uzależnieniom, nie zdają sobie z nich sprawy i z tego tytułu nie robią zupełnie nic, żeby się ich pozbyć. Czas na trzeci punkt i ostatni, związany z fizycznością. Jak widzicie, absolutnie nie zacząłem tego podcastu od mówienia o inwestowaniu czy sprzedawaniu rakotwórczych zabawek z Chin w formie dropshippingu. Optymalne działanie naszego organizmu to podstawa, żeby zacząć cokolwiek zmieniać. To tak jakbym miał montować moje materiały na jakimś starym kąpie, który cały czas się wiesza, restartuje i włącza przez pół godziny. Dopóki miałbym dużą motywację, to pewnie jakoś bym to przebolał, ale istniałoby ogromne prawdopodobieństwo, że porzucę ten projekt dużo szybciej niż w momencie, kiedy komputer nie odmawia mi posłuszeństwa i wygodnie się na nim pracuje. No, i punkt trzeci to po prostu aktywność fizyczna. Ponownie, obok snu i diety, jest to trzecia dziedzina z naszej trójcy, która zapewni, być może wbrew intuicji, dużo więcej siły w ciągu dnia. W ogóle ostatnio myślałem trochę o tym, że ludzie mają generalnie bardzo ograniczoną możliwość wczucia się w inną osobę. Mam tu na myśli dwie strony barykady w tym świecie fitness że z jednej strony właśnie te fit osoby ćwiczące, będące na diecie i tak dalej, mówią o tym w gorszej formie. No, żeby schudnąć, to wystarczy się ruszać i mniej jeść. Z drugiej strony takie osoby początkujące po pierwszym treningu czy po dwóch dniach diety czują się wykończone i kompletnie nie rozumieją, jak można tak żyć przez cały czas i mieć jeszcze siłę na coś innego. No, wydaje się, że rozwiązaniem tutaj jest słowo nawyk, a między pierwszym a drugim podejściem jest maksymalnie miesiąc różnicy. To znaczy, na początku każdy trening, bieg, jazda na rowerze będzie powodował raczej negatywne uczucia i dyskomfort. Natomiast po jakimś miesiącu regularnej aktywności będziesz czuł lub czuła jakąś pustkę i brak satysfakcji, jeśli takiego treningu nie zrobisz. Siła przyzwyczajeń i nawyków jest ogromna. Chociaż niestety najczęściej działa w tę negatywną stronę, bo te destruktywne rzeczy są niestety najczęściej dużo bardziej i mocniej uzależniające, co skrupulatnie wykorzystują producenci żywności i twórcy reklam. Jeżeli już padło słowo nawyk, to w tym miejscu muszę polecić pierwszą książkę, której przeczytanie faktycznie było przyczynkiem do kilku pozytywnych zmian w moim życiu. Książka nosi tytuł Atomowe nawyki, przy czym nie jestem pewien, czy tytuł jest trafnie przetłumaczony. Bo słowo atomowy w języku polskim kojarzy się z czymś potężnym, ogromnym, a tutaj bardziej chodzi o takie malutkie nawyki wielkości atomu, które dopiero z czasem mogą przekształcić się w ogromne rezultaty. Tutaj oczywiście kłania się procent składany, który jak się okazuje, nie tylko jest kluczowym elementem sukcesu w inwestowaniu, ale też można go wykorzystać w dowolnej innej dziedzinie życia. Jeżeli chodzi o aktywność fizyczną, to wszystko, co sprawia nam radość, będzie w porządku. Chociaż oprócz takiego sportu typowo ruchowego, jak rower, basen czy bieganie, dodałbym do tego jeszcze w większości przypadków siłownie, i to nie tylko ze względów takich stricte zdrowotnych, ale poprawa wyglądu w znaczący sposób wpłynie po prostu na naszą pewność siebie, co również przekłada się właściwie na wszystkie aspekty życia, no a szczególnie te związane z relacjami międzyludzkimi. Punkt czwarty. Ciekawość świata, czyli interesowanie się wszystkim, co wpadnie Ci w ręce. Tutaj już powoli przechodzimy do tematu, który z biegiem czasu ma już szansę tak namacalnie przekładać się na wyższe zarobki. Chodzi o to, że w dobie internetu mamy nieograniczony dostęp do wiedzy i materiałów, dzięki którym możemy nauczyć się naprawdę konkretnych umiejętności lub zgłębić tematy, które wcześniej były dostępne na przykład tylko wąskiemu gronu osób na uczelniach. Pierwszy przykład, który przyszedł mi teraz do głowy, to chociażby umiejętność montażu filmów. Dostępne są darmowe programy pozwalające montować na wysokim poziomie. Wszystkie niezbędne funkcje i potrzebne umiejętności są omówione po polsku lub angielsku na YouTube, a dodatkowo na całym świecie jest ogromny popyt na takie usługi, z racji chociażby tego, że każda firma i każda osoba, która prowadzi w taki bardziej profesjonalny sposób jakieś medium społecznościowe, potrzebuje lub będzie potrzebować montażysty. Dodatkowo według mnie umiejętność nagrywania i montowania filmów to jedna z takich umiejętności, które prawdopodobnie przez wiele lat się nie zdezaktualizują i przy okazji łączy się z innymi umiejętnościami. Chodzi mi tutaj o otwieranie pewnych dodatkowych furtek czy ścieżek rozwoju. Jeżeli umiesz nagrywać i montować filmy i przy okazji dobrze grasz w kosza, uczysz się grać na pianinie, grasz w szachy, czy robisz cokolwiek innego, to Twoja głowa automatycznie to połączy i najprawdopodobniej prędzej czy później zaczniesz dokumentować swoją pasję i starać się przedstawić ją w jak najfajniejszym świetle. Wtedy już można próbować stawiać pierwsze kroki na YouTubie czy w innych mediach społecznościowych. Tak naprawdę nigdy nie wiadomo czy coś wypali. Kanał, na którym właśnie jesteś, to chyba moja czwarta próba nagrywania czegoś, a w głowie mam jeszcze kilka pomysłów na przyszłość. To nie jest też moja jedyna taka dodatkowa aktywność. Generalnie ja mam takie podejście, że jeżeli wpadnie mi z tego jakieś dodatkowe kieszonkowe, to spoko, ale staram się mówić na takie tematy, które mnie faktycznie interesują i czytanie lub mówienie o nich jest dla mnie naturalnym procesem poszerzania wiedzy, a nie przymusem na zasadzie, no przydałoby się coś wrzucić na ten kanał, ale mi się nie chce tego robić. Dla mnie niesamowite jest to, że w internecie właściwie każdy może znaleźć swoją niszę. Trafiłem już na spore kanały np. o kłódkach i zamkach i próbach rozbrajania ich, o prowadzeniu gospodarstwa rolniczego, o ubraniach i modzie, o perfumach, o szachach, kostce Rubika itd. Okazuje się, że właściwie niemal każde zainteresowanie da się w jakiś sposób wypromować, a co za tym idzie pewnie zmonetyzować. Ludzie bardzo lubią oglądać takie autentyczne kanały bez nadęcia. Dodatkowo to jest o tyle fajne, że możemy czerpać od siebie nawzajem. Przykładowo na moim kanale ktoś dowie się, jakie są opcje zainwestowania pieniędzy, a ja dowiem się u kogoś innego, jak ugotować jakiś fajny posiłek, naprawić gniazdko, czy na co zwrócić uwagę przy kupnie samochodu. Tworzy to taki fajny system wymiany wiedzy, coś jak taka ogromna wioska, w której każdy członek społeczności wnosił coś od siebie. Ktoś był kowalem, ktoś miał stat owocowy, ktoś produkował mleko, ktoś miał więcej kur i jajek itd. Oczywiście nagrywanie materiału w internecie nie jest jedynym sposobem monetyzowania swoich zainteresowań. Jeżeli oglądają mnie osoby w wieku szkolnym lub na studiach, to tak ze swojego przykładu powiem, że fajnie mieć chociaż jeden taki przedmiot lub umiejętność, która pozwoli na udzielanie korepetycji lub prowadzenie zajęć. Szczególnie jeśli jest to coś, co faktycznie jest Waszą pasją, to wtedy można bez kompleksów się ogłaszać ze swoimi zajęciami. No i z doświadczenia wiem, że ludzie zawsze wybierają osobę zajaraną tym, o czym mówi, niż profesora z dziesięcioma tytułami, znudzonego życiem i przekazywaną wiedzą. Tym punktem podcastu chciałem uświadomić Ci na bazie konkretnych przykładów. Że pozornie niezwiązane ze sobą umiejętności w pewnym momencie stworzą pajęczynę połączeń, która po pierwsze zrobi z ciebie pewnie po prostu ciekawego, mającego coś do powiedzenia człowieka, a po drugie prędzej czy później stworzy szansę na dodatkowy dochód, być może nawet pasywny. W ogóle, jeżeli chodzi o dochód pasywny, to mamy dwie opcje: albo budujemy go za pomocą własnego, zarobionego wcześniej kapitału, o czym w sumie jest cały mój kanał. Albo budujemy właśnie coś swojego, opartego na naszych zainteresowaniach. Ta druga opcja jest o tyle trudna, że zupełnie nie mamy gwarancji sukcesu i musimy działać i poświęcać czas, a czasami nawet i pieniądze w ciemno. Ja uważam, że warto mimo wszystko próbować z tych dwóch sposobów. Punkt piąty: minimalizm. W internecie jest pełno poradników o tym, jak oszczędzać, żeby notować wydatki, odczekać 72 godziny przed większym zakupem, przelewać od razu po wypłacie jakieś kwoty na konto oszczędnościowe itd. To wszystko jest spoko, ale to jakby jest tylko leczenie objawów, a nie zwalczenie problemu. Tutaj słowo problem jest oczywiście w cudzysłowie, bo niektórzy po prostu mają taką filozofię życiową, żeby wszystko wydać tu i teraz, bawić się i korzystać z zarobionych pieniędzy. To jest w porządku, nic do tego nie mam, ale zakładam, że w tym podcaście mówię do osób, które chcą dążyć do zwiększania swojego majątku w czasie. Rozwiązaniem problemu nadmiernych wydatków, które zadziałało u mnie i z tego co wiem u wielu innych inwestorów, jest przyjęcie minimalizmu jako swojej filozofii życiowej. Oczywiście to się pewnie nie dzieje z dnia na dzień, ale warto zgłębić ten temat i rozważyć, jakie są opcje zastosowania tej filozofii w swoim życiu. Takie główne założenia minimalizmu to po pierwsze nie kupowanie zbędnych rzeczy. Niby oczywiste, ale wiele osób ma tendencję do szukania wydatków na siłę, ulegania reklamom lub zamawiania czegoś z AliExpress, bo akurat wyświetlił im się jakiś TikTok z danym przedmiotem, który tak naprawdę był tylko sprytną reklamą. Pamiętam, że ponad 5 lat temu, kiedy zarobiłem swoje pierwsze pieniądze jeszcze nie byłem wkręcony w inwestowanie, to też zacząłem od przeglądania droższych ubrań i ogólnie wyszukiwania rzeczy, na które te pieniądze mogę wydać. Pewnie dzieje się tak dlatego, że przecież te papierki same w sobie nie mają żadnej wartości i próbujemy nadać im tę wartość, szukając przedmiotów, które możemy za nie kupić. W pokonaniu takich negatywnych nawyków bardzo pomaga sama świadomość, że można te pieniądze przeznaczyć na inwestycje. Według mnie dobrze jest zacząć od obligacji skarbowych indeksowanych inflacją, o których film jest już u mnie na kanale, bo posiadając obligacje będziemy codziennie widzieć, jak nasze pieniądze pracują i zwiększa się kwota naliczanych odsetek. Tylko ten jeden ruch otwarcia konta z możliwością kupna obligacji sprawi, że przed każdym zakupem będziecie się już zastanawiać, czy aby nie lepiej wrzucić tej stówki w obligacje, żeby było jeszcze więcej odsetek. Chodzi o to, że wtedy po prostu dajemy sobie jakąś alternatywę, bo wiele osób po prostu nie wie, że są jakieś inne opcje niż wydanie całej wypłaty na bzdury. Drugie założenie minimalizmu to wypracowanie umiejętności nie przejmowania się rzeczami, na które nie mamy wpływu. To też nie jest takie proste, ale warto to ćwiczyć, bo da ci ogromną przewagę nad ludźmi, którzy wiecznie sfrustrowani denerwują się na przykład stojąc w korku lub kolejce. Jeżeli takie proste, codzienne sytuacje wyprowadzają cię całkowicie z równowagi, no to to jest już spory problem, bo kontrolowanie emocji jest kluczowe nie tylko w inwestowaniu, ale też w codziennych relacjach z ludźmi czy w nauce, tak żeby nie frustrować się i nie rzucać wszystkiego, jak tylko coś tam przestanie wychodzić. Zamiast przejmować się rzeczami, które dzieją się wokół, skupmy się na tym, na co realnie mamy wpływ. Trzecie założenie minimalizmu to wywalenie ze swojego życia niepotrzebnych, zabierających masę czasu przedmiotów. Oczywiście nie chodzi o to, żeby całkowicie pozbywać się rozrywki, ale warto mieć z tyłu głowy coś takiego, że np. kupno telewizora to nie jest tylko wydatek tych 3000 zł, które za niego płacicie, ale przede wszystkim wasz czas, który przed nim spędzicie. Już nie mówiąc o tym, że każda złotówka zainwestowana dzisiaj ma szansę dla was pracować do końca życia. Podobnie jest z Netflixem czy innymi platformami streamingowymi. Nie jestem pewien, ile to teraz kosztuje, ale powiedzmy, że płacisz miesięcznie to 50 zł, no ale oglądając filmy i seriale 4 godziny dziennie, tracisz tak naprawdę dużo więcej. Jest masa osób, które cały czas po swojej pracy. Zespędzają na takiej bezproduktywnej rozrywce, i tak jak mówiłem, nic do tego nie mam. Ale jeśli chcesz być w takim top 10% społeczeństwa, to pewnie trzeba będzie jakoś zagospodarować też ten czas po pracy. Chociażby przeznaczyć go na wcześniej wspomniane hobby, które w przyszłości może dać nam ewentualnie jakieś dodatkowe przychody. Czwarte założenie minimalizmu to nie uleganie reklamom. Musicie wiedzieć, że to, jak wyobrażamy sobie szczęśliwe życie, zostało praktycznie w 100% ukształtowane przez reklamy i filmy. Zobaczcie, że jak mówię szczęśliwe, udane życie, to pewnie wszyscy myślą o jakimś dużym domu, może o dobrym samochodzie, o podróżach itd. Generalnie ta kultura zachodu, którą stworzyły Stany Zjednoczone. Ma mocno zakorzeniony w sobie materializm i konsumpcjonizm. Tak naprawdę to prawdziwe szczęście daje nie samo posiadanie tych przedmiotów, ale świadomość, że można sobie na nie pozwolić. Chodzi mi o to, że szczęście to taki wewnętrzny stan, często niezależny od tego, co jest wokół. Można czuć się mega szczęśliwym w Ferrari, ale można też czuć się szczęśliwym, będąc głodnym, zmęczonym i przemokniętym podczas chodzenia po górach. Natomiast właśnie sama świadomość, że osiągnęliśmy w życiu tyle, że możemy sobie na taki duży dom czy samochód pozwolić, już właściwie spełnia kryteria bycia szczęśliwym, bo w swoich własnych oczach stajemy się człowiekiem sukcesu, no i dopiero później możemy faktycznie zdecydować, jakimi rzeczami się otoczyć. Oczywiście, jeśli marzyłeś o dobrym samochodzie, to wtedy jest super czas, żeby go sobie kupić. Chodzi mi bardziej o to, że minimalizm zakłada, że to nie posiadanie samo w sobie jest kryterium szczęścia. A ta droga dążenia do tego. Jeżeli chodzi o reklamy, to przyszła mi teraz do głowy jeszcze taka jedna rzecz. Jako, że często pracuję z nastolatkami i ogólnie staram się obserwować świat wokół, to zauważyłem, że od dłuższego czasu firmy produkujące buty jak Nike czy Adidas płacą grube miliony dolarów raperom, koszykarzom i innym influencerom za promowanie swoich produktów. Dotarło to do takiego etapu, że właściwie każdy, kto chce być uznawany za ubranego modnie, powinien jakąś parę takich butów posiadać. Wyobraziłem sobie, że jakbym miał dziecko w wieku nastoletnim, to byłbym po prostu zmuszony kupić mu takie droższe buty, żeby nie czuł się gorzej od swoich rówieśników, albo nawet w skrajnych przypadkach, żeby się z niego nie śmiali. To jest serio niesamowite, jak te firmy nas zaprogramowały. Dawniej to konsument raczej dyktował warunki i głosował swoim portfelem, a teraz w pewnym sensie nie mamy wyboru, a firmy jak Nike mogą sobie dowolnie dyktować ceny, gdzie jakieś najzwyklejsze buty materiałowe, wyprodukowane w jakimś Bangladeszu, potrafią kosztować 600 czy 700 zł. Przecież zresztą dorośli ludzie też się dali w to wciągnąć, i był taki moment, że wszyscy chodzili w tych T-shirtach czy innych rzeczach z jak największym logo jakiejś pseudo marki. Samo to, że w tej chwili drugim po Elonie Masku, a chwilami nawet pierwszym najbogatszym człowiekiem na Ziemi, jest właściciel Louis Vuitton, już sporo mówi o tym, jak ogromne pieniądze wchodzą w grę, jeśli przekona się konsumentów, że dany produkt jest synonimem luksusu. Polecam sobie o tym temacie trochę pomyśleć, bo jest mega ciekawy, a chwilami trochę straszny. Czas na punkt szósty: jest to podejście do tematu pieniędzy i inwestowanie. Odkąd pieniądze papierowe przestały mieć pokrycie 1 do 1 w złocie, jak to dawniej bywało, i przeszliśmy na system tzw. rezerwy cząstkowej, o którym nagram za jakiś czas materiał, to w pewnym sensie umówiliśmy się społecznie na to, że banki komercyjne mogą kreować pieniądze, pożyczając je firmom czy konsumentom i na tym zarabiać, a my w zamian za to otrzymujemy dostęp do bezpłatnej w większości przypadków bankowości, przelewów, korzystania z kart itd. Dodatkowo, w cudzysłowie, zaakceptowaliśmy fakt, że w takim systemie będzie pojawiać się niewielka inflacja, która, jak się powszechnie uważa, działa stymulująco na gospodarkę i jest to cena, jaką warto zapłacić właśnie dla większego wzrostu gospodarczego. No ale jak widzicie za oknem, inflację w pewnych sytuacjach trudno jest kontrolować, a dodatkowo rządom państw wysoka inflacja często jest na rękę, bo dewaluuje się w ten sposób dług. Krótko mówiąc, Pożyczone kiedyś pieniądze, w momencie oddawania ich mają już dużo mniejszą wartość. Wszystko to sprawia, że w nieracjonalnym jest traktowanie pieniędzy emitowanych przez państwa jako środek przechowywania wartości w dłuższym terminie. Czyli wynagrodzenie, które otrzymujesz za dzisiejszą pracę, w obecnym systemie będzie utrzymywało swoją wartość tylko przez chwilę. Jeśli mamy akurat niższą inflację, to powiedzmy, że przez rok a jeżeli dynamika inflacji rośnie, to może dojść do sytuacji, że już nawet po miesiącu siła nabywcza tych pieniędzy spadnie. No i nie mówię tego, żeby przekonywać, że ten system jest zły, bo ma swoje plusy, których chyba jest ostatecznie więcej niż minusów, ale to temat na inny materiał. Po prostu wydaje mi się, że my jako Polacy powinniśmy nauczyć się trochę sprawniej w tym systemie poruszać. Oczywiście, inflacja w wysokości 10% rok do roku nie jest normalna, i teoretycznie mamy instytucje odpowiedzialne za to, żeby dbać o stabilność cen, no ale może tego nie będę komentował, bo to też zupełnie inny temat. Dosyć prostym rozwiązaniem tej kwestii ulotności wartości pieniądza jest zatrudnienie go do pracy, i sposobów na to jest mnóstwo. Chodzi o to, żeby wybrać aktywo, które albo będzie rosło w długim terminie mniej więcej tyle, ile wynosi inflacja, Albo wręcz będzie zarabiać więcej niż wynosi wskaźnik inflacji. Wtedy możemy mówić o zysku realnym i jest to sytuacja bardzo pożądana i możliwa do osiągnięcia. No, jednak właśnie wydaje mi się, że znowu z takich możliwości korzysta może tylko z 5% społeczeństwa. Tak naprawdę pobijanie inflacji nie wymaga żadnych specjalnych umiejętności, bo można to chociażby osiągnąć, kupując dziesięcioletnie obligacje skarbu państwa indeksowane właśnie inflacją. No i one tak historycznie pozwalały wygrywać z inflacją o około 1 do 1,4 punkta procentowego. Innymi, bardziej zyskownymi, ale też bardziej ryzykownymi i wymagającymi edukacji opcjami są np. nieruchomości czy inwestowanie w akcje dywidendowe. Niektórzy część swojego portfela lokują też w złocie, które też według danych historycznych dobrze przechowuje wartość pieniądza w czasie. Na dłuższą metę unikałbym chyba lokat i kont oszczędnościowych, chociaż akurat obecnie niewykluczone, że po 7 latach zdarzy się czas, w którym zysk z lokat będzie miał szansę pokonać inflację. Stanie się tak, jeśli dzisiaj założycie lokatę na rok, powiedzmy na 7%, a za rok we wrześniu inflacja będzie wynosić mniej niż 5,67%. A dlaczego nie mniej niż wspomniane 7%? No, bo od ostatecznego zysku musimy jeszcze zapłacić podatek belki w wysokości 19%. Punkt siódmy, dążenia do długoterminowego budowania bogactwa to regularna i dobrze zorganizowana praca lub nauka. Jeżeli dzięki w miarę zdrowemu trybowi życia uda nam się doprowadzić nasze samopoczucie do ładu i będziemy mieć faktycznie więcej energii do działania, to trzeba teraz tylko przestać w kółko słuchać podcastów o rozwoju i podjąć konkretne działania, które z czasem powinny stać się nowymi nawykami i codziennością. Muszę wspomnieć tutaj o tym, że istnieje coś takiego jak stan flow, czyli stan stuprocentowego skupienia na danej czynności, w którym nie docierają do naszego mózgu żadne myśli związane z jakimkolwiek innym tematem. Pewnie dobrze wiecie o czym mówię, bo chyba każdy czasami miewał taki brak poczucia czasu podczas robienia jakiejś satysfakcjonującej twórczej czynności. Trudno jest wejść we flow na zawołanie, ale istnieją pewne podpowiedzi, jak osiągnąć to szybciej. Po pierwsze, podejmowana aktywność musi być dla nas w jakimś stopniu satysfakcjonująca. Po drugie, stawiamy sobie jasny cel, możliwy do zrealizowania i niezbyt trudny na danym etapie pracy czy nauki. Po trzecie, staramy się kompletnie skupić na aktywności, wyłączyć wszystkie rozpraszacze. Po czwarte, musimy czuć kontrolę nad tym, co robimy i najlepiej jest widzieć, jak praca lub nauka przynoszą w danej chwili powolne, ale w miarę jednostajne efekty. 5. Musimy czuć spokój. Bardzo trudno jest wejść we flow, kiedy jesteśmy czymś wzburzeni, mamy coś innego ważnego do zrobienia albo gdzieś się spieszymy. 6. Dobrze jest wcześniej napić się. Zjeść jakiś lekki posiłek i pójść się wysikać, tak aby potrzeby fizyczne nie wytrącały nas z tego poczucia równowagi. Jeżeli macie swoje sprawdzone sposoby na wejście we flow, to będę wdzięczny za komentarz. To chyba działa tak, że im nam coś lepiej wychodzi, tym łatwiej osiągnąć taki stan, bo zaczynamy poruszać się w danym temacie coraz płynniej, a nasz mózg nie natrafia na tyle przeszkód i nie męczy się aż tak szybko. Jeżeli chcecie poczytać więcej o tym, jak pracować wydajnie, to polecam książkę pod tytułem Praca głęboka. Autor mocno postuluje w niej praktykowanie odcinania się przynajmniej na jakiś czas w ciągu dnia od elektroniki i ciągłego przepływu informacji. Tak naprawdę faktycznie obecnie ciężko jest doświadczyć uczucia nudy i pobyć chociażby przez chwilę sam na sam ze swoimi myślami, bo natychmiast zagłuszamy grami, serialami czy filmikami w internecie. Dla mnie takim czasem na myślenie są spacery, bieganie albo rower i podczas tych aktywności faktycznie wpadłem na najlepsze pomysły i kilka moich najlepszych inwestycji było właśnie efektem takich długich spacerów, bo był czas, że regularnie robiłem to 13-14 tysięcy kroków dziennie. Jeżeli po tym podcaście będziecie szukać bardziej dokładnej i specyficznej wiedzy na wyżej poruszone tematy, to ja polecam podcast Andrew Hubermana, który jest neurobiologiem i rozkłada wszystkie wyżej wymienione punkty dosłownie na czynniki pierwsze. W tym podcaście to wszystko. Daj proszę znać, jakie ty masz podejście do tego tematu, z czym się zgadzasz, a z czym nie i czy masz jakieś swoje skuteczne sposoby na rozwijanie się w długim terminie. Jak zwykle, osoby, które słyszą te słowa, proszę o zostawienie emotki w komentarzu, bo dla mnie jest to zawsze informacja, że warto nagrywać takie dłuższe treści i ktoś ich faktycznie słucha. Dzięki za wspólnie spędzone kilkadziesiąt minut. Mam nadzieję, że dowiedziałeś się czegoś nowego, przemyślałeś pewne kwestie, lub przynajmniej dostarczyłem tym podcastem jakąś dawkę motywacji. Sam trochę tego potrzebowałem, bo mój tryb pracy zakłada działanie od września do lipca, więc potrzebowałem usystematyzowania sobie tego, co już wiem, i przypomnienia sobie planu działania, który dawno temu sobie ustaliłem. Teraz już się z Wami żegnam.